Dlaczego Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu to nie przeszkadza? Inflacja uderza w najbiedniejszych. I co mają wtedy zrobić najbiedniejsi? Najbiedniejsi stają się klientelą rządu, klientelą polityków. Politycy, czyli właśnie PiS, będzie chciał bohatersko walczyć z problemem, który sam stworzył, czyli z problemem zabierania ludziom pieniędzy przy pomocy inflacji. To nie jest oczywiście tylko i wyłącznie polski problem. Nie, na całym świecie banki centralne do spółki z rządami uczyniły z inflacji mechanizm ograbiania ludzi. Jest to po prostu podatek, którego większość ludzi nie rozumie. W początkowej fazie inflacji ludziom się wydaje, że zarabiają więcej pieniędzy. Richard Nixon, prezydent amerykański, mawiał, że jeszcze żaden polityk nie przegrał wyborów z powodu inflacji. To jest hasło, którym się kieruje rząd PiS. Oni po prostu uważają, że Polacy są tak głupi, że nie zauważą tej drożyzny, że nie połączą drożyzny z rządem PiSu.